cztery. Dzień dobry, nazywam się Hubert Urbański i jestem na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu. I to jest dla mnie bardzo specyficzne uczucie, ponieważ tak jak w ogóle nie gram w teatrze, niestety, mimo że jestem aktorem z wykształcenia, tak na scenie tego konkretnego teatru jestem drugi raz w życiu. A pierwszy raz to było wtedy, kiedy byłem w szkole teatralnej, kiedy graliśmy dyplomowe przedstawienie. I tak się złożyło, że reżyser tego przedstawienia, Wiesław Komasa, załatwił, że my, świeżo poślubieni adepci, zagramy nasze przedstawienie dyplomowe tu na tej scenie właśnie. I to był ten pierwszy w życiu raz. To było przedstawienie o Beriberii, według Witkacego. Ja tam miałem bardzo małą rolę, grałem na początku i na końcu przedstawienia i byłem bardzo tak wyraziście pomalowany, trupio na biało. Sytuacja jest taka, że przyjechaliśmy, zaczynamy grać, zagrałem początek i patrzę z tej sceny na widowni i widzę, że na widowni siedzi Małgorzata Musierowicz. To była ulubiona pisarka mojej córki. No więc jak zagrałem swoje na początku, to zrobiłem coś, czego absolutnie nie wolno robić. A ja to zrobiłem. Mianowicie założyłem szybko kurtkę, nie rozmalowałem się i poleciałem do najbliższej księgarni tutaj. I kupiłem pierwszą książkę Małgorzaty Musierowicz, jak się tam znalazła na półce. Przyleciałem z tą książką tutaj, zagrałem końcówkę swoje ostatnie 10 minut, miałem niedużo do grania, a potem z tą książką podszedłem do Małgorzaty Musierowicz i poprosiłem o autografię. Taka historia. Także akurat z tym teatrem, chcąc nie chcąc, wiąże się bardzo specyficzne i takie doświadczenie teatralne, których wiele nie mam akurat, jeśli chodzi o granie w teatrze. A dzisiaj byłem na sztuce K, na którą specjalnie przyjechałem z Warszawy, z samej Warszawy, ponieważ dużo o niej czytałem i moi znajomi już na tym byli, pomyślałem sobie, że ja też muszę to zobaczyć i rzeczywiście musiałem, zobaczyłem. I mam teraz strasznie dużo myśli w głowie, ale nawet nie zacznę o nich mówić, bo musielibyśmy wtedy spędzić następne pół godziny tutaj z tą kamerą. Pozdrawiam wszystkich.